penie. A czy siatkarzy boli to, że piłkarze zarabiają tak dużo? Nie, ja wiem, że lepsza by była odpowiedź tak, bo nie powinni, bo są słabsi, ale nie, bo jakby my zdajemy sobie sprawę z tego, to o czym mówię, no, piłka jest sportem globalnym i siatkówka mimo swojej popularności w paru krajach na świecie, gdzie jest dość mocno promowana i jest bardzo ważna, tu dobrym przykładem względem Polski jest Brazylia chociażby, gdzie w Brazylii mówi się, że futbol to nie jest sport, sportem numer jeden jest siatkówka, a futbol jest religią. Okay. Także i wydaje mi się, że w Polsce mamy podobny przykład, bo chociaż może jakby religia w Polsce jako piłka nożna to jest zbyt duże określenie, ale jest to na pewno jeden z najważniejszych sportów. No, a siatkówka jest na pewno najlepszym sportem zespołowym, jaki w kraju mamy i to bezdyskusyjnie. Wracając do pytania, czy siatkarze są zazdrośni? Nie, wydaje mi się, że mogą być zazdrośni młodzi, którzy jeszcze nie do końca zrozumieli życie i mówią, okay. czemu my jak trenujemy i wygrywamy, zarabiamy mniej niż oni, ale myślę, że ci bardziej doświadczeni, którzy wiedzą, o co w życiu chodzi, to zdają sobie z tego sprawę, że jednak my finansowo z piłkarzom nigdy nie dorównamy, ale za to możemy ich nakryć czapką z sukcesami. Także. No i nakrywać.